Siemano, witajcie w kolejnym materiale na kanale. Dzisiaj Road to Glory, ostatnie zmagania w Food Champions, niedzielne zmagania i walka o jak najlepszy rezultat, no właśnie, z naszym nowym nabytkiem, o którego tak mocno się dopraszaliście. Więc jeśli chcecie zobaczyć więcej materiałów z Robertem Lewandowskim, Team of the Season, to zostawcie koniecznie łapkę w górę pod tym materiałem, a my już lecimy z samymi meczykami, nie tylko. No PS4, 14-1 i jeszcze 15 spotkań nam zostało, dość dużo. No ale czas wreszcie, żeby zawitał tutaj pan o nazwisku Lewandowski, imieniem Robert, strzelec dzisiaj gola w meczu Union Berlin kontra Bayern Monachium. Ładny rzut karny, ale tam widziałem, że Gikiewicz go wyczuł, natomiast chyba popełnił tam błąd, bo się delikatnie przesunął w lewą stronę. Gdyby nie to, to raczej obroniłby tego karnego Roberta. No ale strzelił, także 26 gol w 26 meczu Bayernu. Fajnie, że ta Bundesliga tutaj już wróciła do gry, trzeba też tutaj powoli wracać już do życia i do gry też w Food Champions. Tutaj jedynym spoiwem może być Henderson versus Team of the Season. Ja go wystawiłem na listę transferową te kilka godzin temu, natomiast on się nie sprzedał, a zobaczcie, że cena, za jaką go wystawiłem, była, to było 470 tysięcy bodajże, zaraz zobaczymy dokładnie, to było 472 tysiące, a teraz Henderson kosztuje 440 tysięcy, więc bardzo dobrze, że on się nie sprzedał, bo po prostu go ordynarnie do klubu wrzucimy. Oni wszyscy są na basicu, to jest najlepsze, że wyczekaliśmy sobie trzech Lewandowskich i zamiast dać mu, aha, bo on zagrał tym jedno spotkanie, a to fajnie, to go bierzemy, 2890, bardzo proszę. Robercik! Jest i on, w końcu, w wersji Team of the Season. Na Road to Glory, solidny zawodnik z finezyjnym strzałem, ze strzałem fałszem, 99 wykończenia, więc damy mu motorniczego i jedziemy, po 15 zwycięstw z rzędu, tak by było najlepiej, prawda? Czas na pierwsze spotkanie z Robertem Lewandowskim, a naprzeciwko Honolulu, z Okoczą Optimusem, z Salahem Tolcem. No fajnie, no i sympatycznie. Aj, za lekko go Gnabry. Jak ty odgrywasz te piłki? Gnabry nie jest w tej formie jeszcze, co był wcześniej we FC Mordeczkach, gdzie jest samotne. We FC Mordeczkach mówię tu o okresie, powiedzmy, listopad. Gdzie naprawdę Gnabry u nas grał niesamowitą piłkę. W wersji Player of the Month chyba. Listopad to był? Może grudzień nawet. Teraz lewy. Ale Dezai kasa. No jeszcze Robert się nie może tutaj też odnaleźć. Robert! Ależ się teraz odnalazł! W końcu! Lewandowski. Tak czułem, że to kwestia będzie czasu. Gdy Robert odnajdzie się z piłką, to nawet była, powiedzmy, linia pola karnego, ale finezyjnie, bardzo silnie, bardzo celnie jest gol. Robert Lewandowski, 2-0. Ależ dobry debiut. Debiuty u nas zawsze są dobre. Musieliśmy poczekać dopiero do drugiej połowy, ale potem już się odpalił. Lecimy z kolejnym meczem. Laku. Szczęście, dobra. GG. 0-1. Brawo, Robert! Nie, dlaczego to jeszcze na to pozwoliliśmy? Nie. Jesteśmy ekspertami niestety w traceniu goli w 3 minucie liczonego czasu gry. Doktor Sam 490. Dobry skład, ikonowy. No i Messi, Toc. Ja
Robert Lewandowski. Klinik, ale finisher to jest. Dobry, dwójeczka. Brawo, Serge. Robert Clinical 3-0. Cruze, Cross, Hazard, Campbell, no dobra. O, to było szybkie. 1-0 Mares. Korecka, ależ tu wjechał teraz z stepoverem. Brawo, brawo, Leo. O, lala, ale torpeda od Mareza. Kolejne 5 spotkań udało nam się wygrać dość gładko, także przyszedł czas na mecz o Elite 1. Przeciwnik miał złotego Ronaldo i Butragueño Prime, a my mieliśmy oczywiście niezawodnego Roberta Lewandowskiego w wersji Team of the Season. 10. minuta spotkania i już fantastyczny przechwyt Jerome Boatenga. Tutaj piłka prawie wyszła za linię końcową, ale Riyad Mahrez tutaj ofiarnie interweniował. Henderson, dobre z wody zagranie do Gnabry'ego. Gnabry zrobił tutaj dragbacka. Strzał finezyjny po długim słupku z lewej nogi. Cztery gwiazdki słabszej nogi u Gnabry'ego. No i udało się tego gola na 1-0 strzelić, ale tutaj rzut rożny przeciwnika, dekoncentracja i naprawdę ja tracę bardzo mało goli z rzutów rożnych, a tutaj jednak Cristiano Ronaldo u oponenta dał radę wyskoczyć najwyżej. Właściwie znalazł tutaj po prostu wolną przestrzeń. 44. minuta spotkania. Gnabry wypuszczony na wolną przestrzeń. Podbił sobie tutaj piłkę. Riquelme do lewego, Roman do lewego, niczym z tytułu tutaj miniaturki. I tak się właśnie dzieje, że wychodzimy ponownie na prowadzenie, ale ten mecz był na tyle ciekawy, że mówię wam, to prowadzenie jeszcze w tym momencie nam nic wielkiego nie dawało. I to już jest druga połowa, 60. minuta spotkania, Messi ucieka na prawym skrzydle. Popełniliśmy błąd tutaj. Sergio Ramosem, o ile dobrze widziałem, wyszliśmy kompletnie z linii obrony. Klasyczny błąd, gdybym robił w tym momencie analizę FIFA i analizował tą akcję, to naprawdę zganiłbym siebie za to, co zrobiłem tutaj obrońcom. Było 2-2, 82. minuta, zagranie w pole karne, Riquelme z kolejną asystą do Jordana Hendersona, strzał z pierwszej piłki i gol na 3-2, także znowu Elita 1 w zasięgu ręki, jeśli tylko byśmy ten wynik otrzymali. No ale od czego są kick-offy? Zresztą zobaczcie sami tą akcję. Błąd Boatengiem, no ale tutaj piłkę powinniśmy przechwycić. Po raz drugi powinien Boateng ją przechwycić, ale się nie udało. Po raz trzeci udało się przechwycić, no ale tutaj błąd. Rashfordem niepotrzebnie podaliśmy z pierwszej piłki, piłka wróciła do przeciwnika, no i niestety tracimy gola na 3-3, Raul z lewej nogi, precyzyjne wykończenie, no i czas na dogrywkę, 92. minuta, Henderson będzie tutaj powoli rozgrywał z Mahrezem, klepka z Rashfordem, kto tutaj odda strzał, no nie kto inny jak Robert Lewandowski, z prawej nogi strzał finezyjny i prowadzenie 4-3. To już jest druga połowa dogrywki. Zaczynamy ją mocnym kick-offem. Przynajmniej chcieliśmy zacząć mocnym kick-offem, ale ta klepka nam się nie udała. Natomiast przeciwnik też stracił piłkę. Messi zbyt szybko podał. No i mamy okazję do szybkiej kontry. Kent, jak się już urwie na tym skrzydle, no to zagra piękne podanie prostopadłe takim lobikiem do Roberta Lewandowskiego. I ten strzał, takie nożyce, taki półwolej, można by rzec. Świetna akcja Roberta i gol na 5-3, który przypieczytował zdobycie przez nas tutaj Elity 1, także udało się tą Elitę 1 wbić, bilans 27-2, nawet widzieliście w ocenach pomeczowych, że Robert Lewandowski dostał tutaj dyszkę,
No ale nie ma się czemu dziwić, naprawdę tych goli przez tą drugą połowę Food Champions, którą my zgrywaliśmy z Robertem, bo 15 spotkań rozegraliśmy z Robertem, no to nastukał się tych bramek. Ostatni mecz zagrałem w poniedziałek rano, już wyłącznie miał on wymiar symboliczny, bo czy będę miał 27-2 czy 28-2, to nie ma żadnej różnicy, i tak to będzie Lita 1, i tak nie ma szans na top 100, i tak żeby mieć top 100 na PlayStation 4 trzeba wbić 30-0 i nawet żadne 29-1, 28-2, no to nawet nie ma najmniejszej szansy, że to cokolwiek nam da, ale przynajmniej Robert miał okazję popisać się i tutaj dorzucić do swojego dorobku bramkowego jeszcze kilka bramek. Pierwsza bramka, strzał z lewej nogi, widzieliśmy po rozegraniu na krótko rzutu rożnego. Drugi gol to już był strzał z rzutu karnego, precyzyjne wykończenie w sam środek bramki. Tutaj jeszcze agresywny przechwyt, pressing na obrońcy i hat-trick Lewandowskiego w 34 minuty meczowe, czyli klasyczny hat-trick w pierwszej połowie. 403 minuta, Riyad Mahrez zagrywa do Riquelme. Riquelme tą piłkę za chwileczkę zagra, a nie, do Lewandowskiego. Lewandowski z asystą do Mahreza, Mahrez z lewej nogi, i to już jest GG, można by powiedzieć, bo przeciwnik zdecydował się zrage-quitować. Także udało się te 28-2 tutaj wbić. No i to by było na tyle, udało się wbić 28 zwycięstw, myślę, że to jest naprawdę bardzo zacny rezultat, także 6 toców z Bundesligi nas czeka na openingu w czwartek, do tego 3 player piki, może czerwony Robert Lewandowski tutaj by wjechał do składu, byłbym bardzo zadowolony, no ale to już właśnie w najbliższy czwartek. Dzięki za oglądanie materiału, trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć!